Dziękuję, panie pośle. Zapraszam serdecznie pana posła Michała Urbaniaka z Koła Poselskiego Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Rozmawiamy o tarczy 3.0, o tak istotnym z punktu widzenia rządu projekcie, a nie ma z nami ani premiera, ani naczelnika. Widać, że ich to widocznie nie interesuje. Ja odniosę się do jednej konkretnej w zasadzie rzeczy, którą porusza tarcza 3.0. No, czytając ten projekt, po raz kolejny znajdujemy ułatwienia dla imigrantów zarobkowych. W poprzednich tarczach rząd PiS-u wprowadził automatyczne wydłużenie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Ten projekt natomiast przewiduje rozszerzenie przedmiotowe pozwoleń na pracę. Wykonywaną, to znaczy, że jeśli uległy zmianie też warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca, to nie zachodzi żadna konieczność zmiany zezwolenia na pracę. Na przykład jeśli cudzoziemiec pracował jako pracownik fizyczny, to teraz może pracować jako kierowca. Tymczasem sytuacja w Polsce diametralnie się zmieniła. Nie mamy już roku 2019, tylko czas pandemii, która zupełnie odmieniła sytuację na rynku pracy. Realna stopa bezrobocia może zaraz sięgać nawet 10%, o czym piszą dzisiejsze gazety. Państwo zapewniali nas, mówię tutaj do strony rządowej, że taka sytuacja może będzie na koniec roku, a mamy ją już w kwietniu. Porównując tę sytuację do tego, co dzieje się w innych krajach, możemy przypuszczać, że na koniec roku może być nawet 2, jak nie 3 miliony bezrobotnych. Jak to ogarniecie? Wniosek z tego wypływa taki, że Prawo i Sprawiedliwość bardziej martwi się o byt obcokrajowców zatrudnionych w Polsce, nie wykazuje należytej staranności w walce o zatrudnienie Polaków mieszkających tutaj, a także kilkudziesięciu tysięcy pracowników transgranicznych, którzy protestują na granicy w Słubicach, w Gubinie. Problemy mają także marynarze. Po raz kolejny odpowiedzi na ich wezwania do normalnego życia dostali tylko mgliste zapowiedzi bez pokrycia. Tak nie wolno traktować Polaków. Czasy się zmieniły, a rząd to ignoruje. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z nazwy, czyli jak sama nazwa wskazuje, powinien dbać przede wszystkim o Polaków w pierwszej kolejności i o polskich pracowników. Tego nie widzimy. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.